pan Janusz Waluś to człowiek prawy, góral, człowiek wierzący w dobro i zło. No i zdecydował się poświęcić jedno dobro, jakim jest życie człowieka, na rzecz sprawy, jakim było dobro całego kraju. I zastrzelił Krzysia Haniego, działacza Komunistycznej Partii Południowoafrykańskiej. Tam pan Clive Lewis, który, że tak powiem, wydawał polecenia, chciał zacząć od zabicia Nelsona Mandeli, co było potwornym błędem, bo to człowiek, który zapewnił mniej więcej spokój w tym czasie. Ale tam jeszcze był na liście Joe Slovo, agent bolszewicki, znaczy komunistyczny, sowiecki. I też to pokazuje, że oni wiedzieli, kto tutaj jest motorem przemian w RPA. Myślę, że dzięki śmierci Haniego RPA jednak oszczędzono najgorszej roli tego, co się stało w Zimbabwe. Także ta ofiara nie poszła na marne. Oczywiście powinien dostać za to karę śmierci i to jest oczywiste. A jeżeli go już nie skazano na karę śmierci, no to przepraszam za zabójstwo polityczne, to ludzie najdalej po 20 latach wychodzili. Także to jest zmywająca, że on jeszcze siedzi.